ciężko jest tak mówić. Ciężko jest, chwała Panu, ciężko jest tak mówić po takich świadectwach mocnych, jakich usłyszałem. Ale powiem Wam jedno. Jezus Chrystus faktycznie jest tylko jednym pośrednikiem między nami a Bogiem. Żyłem, nie będę mówił tu świadectwa, wiem, co to znaczy mieć dziesiątki tysięcy dolarów w kieszeni, drogie auta, wiem, co to jest ubóstwo, co to jest upadek, wiem, co to jest kradzież, wiem, co to są przekręty, słuchajcie, i wiem, co to jest Jezus. Przez ponad 50 lat służyłem szatanowi w sumie, bo mamonie służyłem i po prostu moje było życie przegrane. I w pewnym momencie spotkałem takiego, byłem też już uzależniony od alkoholu, narkotyku, od wszystkiego, bo pracowałem za granicą w Indiach, Pakistanie. Bo z zawodu jestem inżynierem włókiennictwa i tam byłem klasyfikatorem. No i tam właśnie między innymi zacząłem też narkotyki zażywać. No ale skończył się ten czas. Miałem pierwszy związek też nieudany, z czego mam dzieci. Jeden jest księdzem, o którego się cały czas modlę, bo powiedział mi, że jak ja wkroczyłem w życie Chrystusowe i Jezus Chrystus mnie wziął swoimi rękoma, wyciągnął z tego bagna, oddałem życie poprzez chrzest i wyznanie, że Jezus jest moim Panem, on po prostu odwrócił się ode mnie. No nie mam z nim kontaktu, ale się modlę o niego, nie umie mówić. Ja umie już teraz płakać, kiedyś nie, Panie. Kiedyś byłem twardy, różne jako dziecko ustawki miałem, nie wyglądałem tak jak teraz z dużym brzuchem i tak dalej, bo kiedyś byłem nawet wice Europy mistrzem w zapasach swego czasu, ale tylko ustawki, po prostu chociaż z domu pochodziłem takiego, gdzie nie ma Boga, bo babcia była sekretarzem partii, ojciec lekarzem wojskowym, a ja miałem ciągle pieniądze, pomimo że rodzice mi nie dawali, bo byłem na ustawki robiony specjalnie z większymi, z lepszymi niby i po prostu brałem za to pieniądze duże. Później te życie moje się też potoczyło. Wszedłem w pieniądze, w mamonę, w interesy. To wszystko było oszukane. Rozstałem się z pierwszą żoną. Wszedłem w związek później drugi, przez 27 lat wyjechałem tutaj na Śląsk. Też ten związek został, zostałem sam. I wtedy byłem już uderzony tak alkoholem potwornie, że szedłem kupić sobie jakąś dawkę alkoholu do sklepu. I po prostu spotkałem człowieka, Grzesia, pamiętam, mieszkaliśmy na jednym osiedlu. I on mówi do mnie tak, czy mogę się nad tobą pomodlić? Ja mówię, pomódź się jak chcesz. Może da mi 5 złotych jeszcze na drugie piwo, sobie tak pomyślałem. No i faktycznie pomodlił się. I słuchajcie, pokazał mi Chrystusa, zaczęliśmy się razem modlić, chodzić. I pokazał mi drogę do kościoła w Zebrzydowicach. I tak jak tu większość przedmówców, postawił mi, byłem pierwszy raz tutaj właśnie w Ustroniu, a już wcześniej byłem w Ustroniu i tutaj brat Leon jak zwykle i jego wspaniała żona, po prostu zamiast mnie, ja słuchać tutaj, to ja siedziałem, ubikacja i tak dalej, bo byłem po prostu tak jak ten młot pneumatyczny cały czas w wibracjach. Ale już wtedy u mnie się wszystko przemieniało w moim życiu. Ja powoli oddawałem życie Jezusowi.
poznałem Kościół, poznałem wspaniałych ludzi w kościele w Zbrzydowicach. Tam oddałem życie Jezusowi, w Cieszynie chrzest wodny przeszedłem. Modliłem się cały czas później, żeby nie zostać sam, pomimo że wiedziałem, że ja mam już wszystko to, co po prostu potrzeba, bo mam Jezusa, ale modliłem się, żebym miał żonę. I tutaj właśnie spotkałem swoją żonę obecną. Jestem szczęśliwy, bo wspieram je każdego dnia, modlimy się. Potrafimy w służbie wolontariackiej również podawać posiłki potrzebującym. Panie, jesteśmy po prostu zaangażowani również nie tylko w służby kościelne, ale w służbę dla człowieka, dla tego, którego takim jak ja byłem, jak niektórzy z nas tutaj. Trudno mi jest wszystko powiedzieć, bo ja nigdy nie mówiłem, chaotycznie może to mówię, to może moje świadectwo jest takie niedopracowane, bo po prostu mówię z serca. I słuchajcie, jeszcze oprócz tego tylko dwa słowa, że moc Chrystusa jest naprawdę taka wielka. Ja w tej chwili stoję tu na własnych nogach. 3 lata temu lekarze po stwierdzeniu u mnie wad kręgosłupa, po złamaniu biodra, ja po prostu nie powinienem chodzić. Do tej pory to mówią, w domu mam całą apteczkę morfiny i innych rzeczy. Ja jestem bez środków przeciwbólowych. Ja 3 miesiące po endoprotezie stawu biodrowego z moją żoną, z modlitwą w ręku. Ja byłem busem, bo później pracowałem jako kierowca. Jeździłem za granicę. Ja potrafiłem być już po 3 miesiącach w Hiszpanii. I Jezus mi dawał siły cały czas. I modlitwa mojej żony, braci. I jestem bardzo zbudowany jeszcze modlitwami domowymi przede wszystkim, bo nasz mały zbór ze Brzydowica był, bo ja cały czas do niego należę, a sercem jestem, szczerze mówiąc, tutaj w Ustroniu, bo tutaj mnie dotknął Duch Święty. Słuchajcie, to jest miejsce dla takich jak my. Zrozumcie, ja nie wiedziałem 30 lat temu, że co to znaczy uwolnienie. Ja 30 lat temu przestałem palić papierosy tak jak inni, a to już Jezus czynił pewne postępy. Później zabrał mi wulgaryzmy, później zabrał mi przekręty, zabrał mi majątki, ale nie dlatego, żebym po prostu nie miał, był bez chleba, tylko zabrał dlatego, żebym go odnalazł.